Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Dzisiaj będzie... Przepraszam. Dzisiaj będzie na króciutko. Chciałem tylko dodać kilka spraw, których nie omówiłem w poprzednich filmach, a które są, myślę, w miarę istotne. Generalnie chodzi o moje trzy ostatnie filmy, czyli film o kosturach, film o multinarzędziach z Atlantydy czy z Atlasa, nie wiem, różnie ludzie je nazywają. Weźmy może po prostu na Atulach zakończmy. No i trzeci film o zaginionych statkach. O statkach, które nie są na koordynatach, na których być powinny. Zacznijmy sobie może od kosturów, jak już może wiecie, może nie wiecie. Jak kostury jeszcze mam nieprzygotowane, generalnie oszczep rozbłysku pójdzie w długą i zastąpi go działką neutronowe, które na chwilę obecną ma największy, potrafi wykręcić największy damage. Także weźmy sobie od razu, zabierzmy stąd, żeby się nam tu nie myliło. Wiadomo, ten kostur nie ma czterech ulepszonych pól obok siebie, więc nie będzie to jakiś tam kosmicznie dobra broń. No ale do walki mam co innego. Do walki mam multitula Sentineli, kostur będzie na sytuację, że tak powiem, awaryjne. Także co do kosturów. Kostury razem z multinarzędziami strażników mają największy bonus do damage'a. Także jeżeli szukacie multinarzędzia do walki, celujcie w multinarzędzie strażników, ewentualnie właśnie w kostury, czy też laserowe dzidy, gdzie ta nazwa coraz bardziej adekwatna się staje. No i oczywiście szukajcie takich z czterema polami ulepszonymi obok siebie. Wtedy kwestia 150-170 tysięcy nie jest rzeczą niemożliwą. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, tutaj na działku neutronowym cztery pola ulepszone obok siebie, 171 tysięcy bez jakichś tam większych problemów wskoczyło. Jeśli chodzi o multinarzędzia, które weszły w najnowszej aktualizacji, właśnie o tych mowa, te, które możemy za nanity kupić w monolitach obcych. Oczywiście, no nikt nie zabroni wam używać ich do walki, pewnie, że tak, ale one mają największy bonus do kopania, do miningu. Także jeżeli chcecie zająć się kopaniem, czy wiecie, że będziecie dużo kopać, stawiałbym na właśnie te multinarzędzia. Dodatkowo pozwólcie, że się przełączę na szybko. No to mam je nierozbudowane, ale raczej będę rozbudowywał to drugie, po prostu przerzucę technologię z tego. Runiczna soczewka boostuje się razem z laserem wydobywczym. To pokazywałem na poprzednim filmie, że dzięki ulepszeniom, także temu, że jeden laser górniczy się boostuje z drugim laserem, możemy sobie kopać praktycznie w nieskończoność. Także walka, idziemy w laserowe dzidy lub multinarzędzia Sentineli, górnictwo, raczej multinarzędzia Atlantydów. Mam nadzieję, że ktoś w końcu wymyśli jakieś jedno określenie, które zacznie funkcjonować i będę mógł przestać zgadywać, jak to się wymawia. Co? Lasery strażników, multinarzędzia strażników teoretycznie też możemy wykorzystywać do kopania, ponieważ posiadają przejęty laser, który tak samo jak w
przypadku poprzedniego multinarzędzia też się boostuje ze zwykłym laserem, więc ten czas kopania nam się znacznie wydłuża. Możemy kopać 15 minut, czy też kilkadziesiąt minut bez przerwy. Ale mają znacznie mniejszy bonus do górnictwa niż właśnie multinarzędzia z Atlantydy. No i sprawa trzecia, która z pewnością wielu was dotyczy i interesuje najbardziej. Sprawa zaginionych statków, czyli statków, do których macie glify i koordynaty na YouTubie, na Reddicie, Facebooku, czy Discordzie, czy gdziekolwiek indziej. W momencie, kiedy nagrywam ten film, patch 4.43 jest już na wersji eksperymentalnej No Man's Sky'a. Także jeżeli gracie na wersji eksperymentalnej, ten błąd został naprawiony. Możecie ponownie szukać statków, powinny już być na swoich miejscach. W dniu dzisiejszym to jest 30 sierpnia. Ten patch jeszcze nie jest dostępny w normalnej wersji gry. No, myślę, że dziś, może jutro, może pojutrze zostanie wrzucony i będziemy mogli powrócić do poszukiwania statków. Dlatego też nie ukrywam starych filmów z miejscówkami, w których zdobywałem multinarzędzia czy statki, ponieważ na dniach one znów będą aktualne. Także czekamy na patch 4.43 i wracamy do poszukiwań. Dobrze, dzisiaj tak króciutko to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie.